O, hej! Jeśli nie poświęciłeś wystarczająco dużo czasu na ułożenie architektury przed startem sklepu, albo nie zrobiłeś tego wcale, nie skonsultowałeś drzewa nawigacji z SEO-owcem, to teraz czeka Cię naprawdę dużo pracy. Dwa, nawet trzy razy tyle, ile kosztowałoby Cię to przedwdrożeniowo. Ale okej, nie będę krzyczał. Stało się i czas sobie z tym problemem poradzić. W jaki sposób? O tym opowiem Wam w dzisiejszym materiale. Posłużę się przykładem forum dyskusyjnego, forum optymalizacja.com, ale bez obaw te wnioski, te scenariusze, jakie będę przedstawiał, są tożsame dla każdego rodzaju treści, zarówno prostej wizytówki firmowej, jak i dużego serwisu kontentowego i ostatecznie także e-commerce'u. Załóżmy, że jestem właścicielem forum optymalizacja.com, pozdrawiam Kuba, i chcę osiągnąć top 1 na frazę skrypt SEO. Jest z tym tylko jeden problem. Jeszcze miesiąc temu forum optymalizacja.com zajmowało na tę frazę pozycję 8. Dziś jest to pozycja 6, ale co kluczowe, miesiąc temu robot eksponował pod tą frazą na 8 pozycji taki URL, a dzisiaj na pozycji 6 eksponuje już taki URL. Dlaczego i co z tym problemem zrobić? Oba URL-e rankują na frazę na zmianę. Dziś jeden URL, jutro poprzedni i tak w kółko. Robot nie jest w stanie zdecydować się, który z tych URL-i powinien eksponować pod tą frazą, bo nie wie, która jest bardziej trafna dla użytkownika. Oba URL-e, obie podstrony mają podobną objętość, zagęszczenie słów kluczowych, dlatego rotuje wyniki między sobą. I to, dlaczego dochodzi do problemu z kanibalizacją, to jest jeden URL wyżera inny, może być wypadkową samego linkowania wewnętrznego, w tym liczby linków wewnętrznych prowadzących do jakichś konkretnych URL i ich anchorów. To jednak zagadnienie jest to na tyle obszerne, że odpuszczę sobie w tym miejscu i to jest już materiał na zupełnie osobny film. Pojawia się w ogóle pytanie, dlaczego powinienem się tym martwić? W końcu co za różnica, który URL jest eksponowany pod frazą SEO skrypt, skoro i tak zbieram ruch, a moje forum i tak zajmuje czołową pozycję w top 10? Gdyby przyjąć, że katalogi SEO nie są w głównym nurcie zainteresowania użytkownika, który wpisał do wyszukiwarki frazę SEO skrypt, to w tej chwili ja podejmuję decyzję jako właściciel forum, że wolałbym eksponować na frazę SEO skrypt ten wątek ogólny, ten, który widzicie tutaj poniżej. Problem jest tylko taki, że nie mam gwarancji, że nawet jeśli dzisiaj zwiększę zagęszczenie słów kluczowych w jednym z wybranych przeze mnie URL-i, to za miesiąc robot nie zacznie eksponować tego niewłaściwego, niewybranego przeze mnie wątku o katalogach SEO, a przecież te strony, te dwa wątki odpowiadają na zapytanie SEO skrypt w różny sposób. Pod względem semantycznym rzeczywiście one są trafne i spełniają kryterium zapytania, bo dotyczą SEO skryptów, ale dla użytkownika dotykają już zupełnie różnych zagadnień. Istnieją zasadniczo dwa scenariusze poradzenia sobie z tym zagadnieniem. Pierwszy scenariusz jest scenariuszem złożonym, jest analizą, która zajmie Wam trochę czasu. Jeśli masz wystarczająco dużo czasu, wystarczająco dużo zasobów, to byłoby najlepiej, gdybyś podjął się optymalizacji zawartości treści obu z tych podstron. Jedną z nich wzbogacasz w wybrane słowa kluczowe, drugą z tych słów kluczowych zubażasz. Analizę powinieneś przeprowadzić kontekstowo, na przykład w oparciu o Surfer SEO lub inne narzędzie, które pozwala badać zagęszczenie słów kluczowych, parsiali w relacji do konkurencji i kontekstu pozycji. Dodatkowo jedną podstronę wzmacniasz linkowaniem wewnętrznym, a drugą niejako wypinasz z architektury, odpinasz od niej linki wewnętrzne, żeby ją osłabić. I ostatecznie, chociaż częściowo, możesz też zmanipulować anchor text linków wewnętrznych do obu z tych wątków. Gdyby dołączyć do tego linkowanie zewnętrzne, to nie ma już większych problemów ze zmianą pivotu, ze zmianą kierunku ekspozycji każdego z tych wątków pod inne słowa kluczowe. Myśl o tych dwóch URL-ach jako o dwóch pociągach, które jadą tym samym torowiskiem. Żeby każdy z nich zmienił kierunek jazdy, muszą wyraźnie się różnić, a na ich trasie wypadałoby postawić zwrotnicę. Dobra, darujmy sobie to porównanie. Pamiętaj tylko, że zanim weźmiesz się do pracy, wypadałoby też wcześniej jeszcze sprawdzić, czy aby na pewno nie istnieją jakieś inne dodatkowe URL-e, które rankują i rywalizują tą samą frazę. I co? Sprawdźmy Ahrefsa.
okazuje się, że istnieją jeszcze dwa, czyli razem cztery URL-e, które kłócą się między sobą. I żeby zmienić sposób ekspozycji tych URL-i na różne słowa kluczowe i trwale wyeliminować problem kanibalizacji, wcale nie będzie tak łatwo. To znaczy łatwo, ale to wymaga takich nakładów czasu, że w przypadku strony firmowej może i dasz sobie radę, ale kiedy na problem natkniesz się w przypadku e-commerce, gdzie są dziesiątki różnych mechanik, zależności, które wchodzą ze sobą w interakcję, a treści przybywa każdego dnia w sposób dynamiczny, nad czym też nie ma 100% przecież kontroli, to ten scenariusz robi się tym trudniejszy. A gdyby dodać do tego jeszcze user-generated content, co jest charakterystyczne dla naszego przykładu, dla przykładu forum dyskusyjnego, to jakby ta analiza wydaje się już całkowicie abstrakcyjna. Ale jest też scenariusz B, scenariusz drugi, który jest scenariuszem tak zwanym płytkim. Skoro zbadaliśmy już, że o jedną frazę SEO skrypt rywalizują cztery różne URL, to można zrobić teraz tak. Albo robimy przekierowania tych trzech zbędnych nam, zawadzających nam trzech URL-i na ten jeden, który nas interesuje, albo w scenariuszu B nie robimy przekierowań 301, ale usuwamy z indeksu te trzy zawadzające nam rywalizujące URL-e albo poprzez no index follow, albo poprzez manualne usunięcie tego w wyniku w Search Console. Scenariusz płytki też rzecz jasna nie jest pozbawiony wad, bo jak się domyślacie, tak czy inaczej stracimy część ruchu, bo 301 też wszystkich pozycji nie przenosi, bo nie trudno wyobrazić sobie, że te trzy URL-e, z których chcemy pociągnąć 301 albo usunąć je z indeksu, mają przecież jakiś ruch i przed zrealizowaniem jednego z tych scenariuszy, o których mówiłem, trzeba byłoby zbadać, czy gra jest w ogóle warta świeczki, to jest na co te pozostałe trzy URL-e rankują i podjąć decyzję biznesową. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, aby mechaniki łączyć ze sobą kontekstowo i posługiwać się zarówno przekierowaniami, jak i no indeksami, optymalizacją kontentu, backlinkiem wewnętrznym i zewnętrznym, modyfikacją URL-i i tak dalej. Tym materiałem chciałem Wam zademonstrować, dlaczego ułożenie architektury przed startem strony, sklepu internetowego, serwisu kontentowego to absolutna podstawa, a nie zwykłe widzimisię SEO-wca. Dzięki dziś za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, Paku.